Instrukcja obsługi zszywarki SP1. W zestawie walizka, zszywarka, kabel zasilający oraz zestaw zszywek. Uruchomienie zszywarki. Wepnij kabel zasilający do gniazda z tyłu zszywarki, tak żeby nie była luźna. Włącz gniazdo do zasilania i wybierz odpowiednią zszywkę. Przycisk główny po naciśnięciu rozgrzewa zszywkę. Kilka uwag odnośnie sprzętu. Pamiętaj, aby sprawdzać stan przewodu, czy nie jest gdzieś przerwany ani przetarty. W tym wypadku wymień przewód. Ze względu na to, że jest to mała poręczna zszywarka, stosuj się do zasady maksymalnie 30 sekund wciśniętego przycisku. Później powinno nastąpić 30 sekund przerwy. Zszywarka nie może pracować bez żadnej zszywki, bo może dojść do uszkodzenia i przepalenia urządzenia. Montując zszywkę, zamontuj tak, aby nie wypadła podczas pracy. Możesz ją zgiąć, tak aby wtopić ją pod danym kątem.